Są kasztany? Są, jest dużo ich. Jakoś trzeba zbierać je. Nie chce się, ale no trzeba. Nic innego. No co, w domu siedzieć też nie. Ja mam dziecko na utrzymaniu i konkubinę i po prostu trzeba się żyć. Nie ma pracy, bo to wiadomo, PGR zlikwidowali. I jakoś radzimy sobie. Konkubina pracuje, ja taką dorabiam i no trzeba jakoś, nie? Do 2 do 3 tygodni zbiera się kasztany. Może 200 kg zbierać, nie 300 tam. No to już cały dzień, nie? To jest pozwolona praca, nie? Ale to, żeby zarobić, trzeba robić. Czy dużo ludzi z tej wsi zbiera kasztany? Tak, prawie cała wieś. Teraz będę wsypywać kasztany do wózka. Bo tego jest dużo i każdy przyjdzie tu na zbieranie, a żeby tego mało było, to wiadomo, by większą cenę dali, nie? A jak każdy przyniesie po 100, po 200 kilo, to jest dla nich dużo, nie? Oni tu od nas kupią po 20, a pojadą gdzieś dalej i sprzedadzą po 60, po 80 groszy, nie? I dlatego taka tania, bo jest dużo tego kasztana, nie? Grzybki się skończyły, jagody się skończyły, ludzie beznadziejni chodzą. U mnie w domu, proszę pani, jest tak, 2 synów po zasadniczej szkole zawodowej, żadnej pracy nie mają. Żona 25 pracowała, rzekomo tam jakieś tam renty czy coś, no nic nie ma. Ja mam tylko, proszę pani, emerytury 800 zł i tak z tej emerytury się żyje. O teraz jadę płaci za światło pani 158 zł. Za wodę 446 zł. Teraz za szambu mam zaległe 100 zł. Co ja mam robić? Co ja mam robić? No mówię pani, że stan beznadziejny. Że żona 25 lat kraj pracy. No po 50 i pisała do opieki społecznej. Celówkę dostała na 2 miesiące 25 zł. Słowo honoru, podarłem decyzję, podarłem, rzuciłem do kosza i do tej kasjerki. Mówię, proszę pani, co to jest? Dla kogo? No mówię pani, że się ja zatrząsem, to mnie prezent na święta 25 zł. No. Dzisiaj byłam, kochani, na grzybach właśnie, obieram grzybki, bo co będziemy jeść zimową, to pierożek, to krokiety, nie? I zawsze coś się zimową porą zrobi. No i jakoś będzie trzeba przeżyć. Teraz syn jeszcze nie ma, bo poszedł do tego wojska, złamał tutaj w tym nadgarstku rękę. Miał 6 miesięcy, 6 tygodni w gipsie, teraz 4 tygodnie z powrotem. Miał wyjechać do Libanu, wycofały go, bo dlatego, że złamał tą rękę, nie? I nie pojechał na tej podstawie. No i nie wiem, martwię się o niego, bo dzisiaj przyjechał, pojechał do Świdwina po paszczu. Idzie zima. No i co będziemy robić? Butów nie mają, na kredyt buty wziąłem i w Połczynie buty wziąłem córce w sklepie. Mamy panią taką znaną w Połczynie, co nam daje na krechę. Jak się weźmie za 60 zł, to on po 20 zł przez 3 miesiące. Jest taka dobra pani. Ja się, proszę panią, staram od 4 lat na rentę. Jestem na trzeciej grupie. Nikt mi nie chce dać trójki. Dziecko mam też chore. No i mąż sam pracuje, jest nas 5. Co państwo jedzą? Kochana, co jemy? Zupy, kupuje się kostkę rosołową. Wrzuca się do tego. Albo słoniny kawałek. Ziemniaki się bierze na raty też. Nawet o zima przyszła, o dobrze, że tak od szwagra dostałam 2 worki ziemniaków. A co dalej, to nie wiem. Moje dzieci widzą 2 razy w miesiącu kiełbasę. 2 razy w miesiącu kiełbasę. Tak jak ja pobieram rodzinne, bo dostaję 15, a dostaję 17 ze Świdwina i jak mąż bierze 1 wypłatę ostatniego. A obiad mięsny? To kochana, ja jak mam pieniądze, no to mówię, to kurczaka kupię, nie? Na niedzielę. I to się gotuje z 2 dań rosu. No i opieka się tego ziemniaczka, nie? No i tak jak szwagier mówił, jest marchewka, jest pietruszka, jest ten kapustka, nie? To się robi suróweczkę do tego i ogórki były, wszystko się włożyło w słoiki. I z tego trzeba żyć, kochanie, z tego. Kiełbasy to się kupi po ręce, to się kupi tam z 0,5 kilo, 20 deko. A przeba na to konserwa, paprykarz, nie paprykarz, margaryna i pasztecik jakiś tam, wątrobianka. Człowieka nie stać, chociażby zjadł, no ale kawałek poletka, nie, no i to się, kto nie opłaci, wie pani, nawet skórka za oprawkę, tak mówiąc, bo oprawa to wszystko, nie, to mi się nawet nie opłaci. No ale pani, no z czego żyć, pójdę do miasta na jakieś buraczki, marchewki, trzeba zasadzić, nie, parę kurków trzymam, o, parę kaczek, prosiątko kupiłem, też trzymam. A w miastach mówią, że ziemia jest, a ludzie nie chcą robić.
Czym to uprawić? Pytam się. Gospodarze splajtowali. Zboże jeszcze stoi 300-400 metrów dalej. Ci rolnicy nie skosili. No, po prostu mają te kombajny, psują się wszystko, a pogoda wiemy jaka była, nie? A my mamy pegerowcy wziąć. Dlaczego to nie zrobili parcelacji zaraz jak upadły pegery i tym ludziom dać było ciągniki, wszystko. To było 25 ciągników, 4 kombajny było. Sprzętu mnóstwo, nie zrobili podziału i dali ludziom, by ludzie coś robiliby, po parę hektarów wzięli, by pracowali, a obecnie no co zrobią? A co się stało wtedy z tym sprzętem, z ziemią? Wyprzedali wszystko. Ten pegier tak kolejno wszedł i nic nie ma, tylko gołe zostały mury i ściany. Gorzelnie to samo. Normalnie człowieka boli serce. Boli serce, bo wiadomo, że robiło się w tym PGR-ze. Ja też pracowałam prawie 6 lat w tym PGR-ze i nic nie mam, bo żadnej, odeszłam od PGR-ów, żadnej wyprawki nie dostałam, nic. A tutaj, jak słychacie, odchodzą po innych zakładach, odprawy, wszystko, a my jesteśmy pokrzywdzeni. Nic nie myślę, bo ja jestem załamana sobą i także... Nie, kochanie, ja tylko mam nerwy, jak idę do tej opieki, nie, tam o pomoc proszę, nie chcą dać, no to wychodzę z ciasnymi drzwiami. Jest taka sytuacja, że nawet i zaklęcie. Ja nie mogę pracować fizycznie wcale, nie mogę żadnej pracy podjąć. Mąż jest elektrykiem, ma pracę jaką ma, to ma, ale ma na stałe, nie? No i trzyma się tej pracy. Syn ma 19 lat, skończył szkołę tą stolarską, poszedł teraz do wojska. Jest we wojsku, ale co z tego, że wyjdzie mi z wojska i muszę utrzymywać go. Po prostu nie może do kuroniówki, nie wiem, czy nawet mu się będzie teraz należała po wojsku. Kuroniówka, drugi syn się uczy w drugiej klasie zawodówce. Córka chodzi do podstawówki Tutubolkowa. Na bilety muszę, kochana, dawać 150 zł miesięcznie. Męża i dziecka do szkoły. I dziecku kupuje leki za 60, kupuje sobie leki. Nie ma u nas nikogo takiego, żeby naprawdę coś by pani powiedział, że o, ja naprawdę sobie żyję tak, jakbym, jak należy, nie? Nikt pani tego nie powie. Trudno. Trzeba się z tym losem pogodzić, co jest, nie? Ja sama nigdzie nie jadę, bo się boję. Ja mam już tą, doktor powiedział, że tą nerwicę lękowa. Nie mogę nigdzie się sama puszczać, bo o, wczoraj chciałam jechać do Połczyna, doszłam tutaj za cmentarz, kawałek w głowie się zaczęło kręcić i się wróciłam, bo ja nie mogę na tle nerwowym. Ja z panią stoję, a serce normalnie mi tak daje. Zaraz mi się tam pobudza wszystko, w głowie mi się robi, tak nie wiem, nawet nie wiem co. Badania wszystko porobiłam, no ale ja kiedyś poszłam sama do lekarza i mówię, co panie doktorze, chyba pójdę do psychiatry. A on mówi tak, wie pani co, ja pani nie proponowałem, bo by pani się zaczęła śmiać, że pani głupia czy co, ale tam nie chodzą ludzie głupie tylko. Niech pani się pójdzie przebadać, mówi, czy jakie tabletki na uspokojenie, czy tam coś, nie? No i właśnie będę musiała spróbować to. Ja się, kochana, boję sama w domu siedzieć. Sąsiadka zagląda, bo ja sama nie zostanę. Na grzyby jak idę, to idę ze siostrą, z koleżankami. Proszę pani, to była piękna, jest piękna wioska, zaniedbana tylko, ostro bardzo. Tu było 900 sztuk prawie. Gorzelnia pracowała pani po 6-7 miesięcy w roku pracowała. Ludzie mieli zatrudnienie, pani aż miło, i chlewnia była, i obora wydojowa, i młode bydło było. No naprawdę, że życie było. A dzisiaj to wszystko gorzej niż po wojnie, 100 razy gorzej. Ja tu przyszedłem, proszę pani, małym chłopcem przyjechałem w 1946 roku. To tutaj jeszcze Niemcy byli. Jadąc do wioski po prawej stronie, tutaj kopców, ziemniaków było chyba z 10, proszę pani, zaznaczam. I obora bydła była i jeszcze nawet w zbiornikach spirytus był. A dzisiaj nasi zostawili nam taki spadek, że nic nie ma. Co mamy robić?